Andrzej obawia się, że kelnerka nie przestanie go szantażować. Gdzie ty byłeś? Musiałem wyjść na chwilę. Co się stało? Masz jakieś wieści? Nadal nic nie wiadomo. Współlokatorka Mariki obdzwoniła wszystkich znajomych, ale nikt nic nie wie. Liza, nie przejmuj się, kochanie. Wszystko będzie dobrze. Tato, wszystko w porządku? Tak, wszystko w porządku. To w sprawie tej nowej knajpy. Radek, chodź na chwilę. Nie wiem, co się dzieje, ale zaraz zwariuję, jak to się nie skończy, jak on się nie znajdzie. Andrzej jest w szoku, widząc zdjęcia, na których jest w intymnej sytuacji nie z Anetą, lecz ze swoją szwagierką. Piernicie, co to jest? Nie wiem, przed chwilą mnie dostało. No to ja już nie rozumiem, to ty bzyknąłeś Marikę czy Anetę? No mówiłem ci, że byłem kompletnie pijany, nic nie pamiętam. No dobra, ale Aneta potwierdziła, że seks był z nią, tak? No tak naprawdę nic nie potwierdziła. Ja ciągle gadałam, a się tylko ze mnie śmiała. Podróżyłem się jak w dzieciach. No to wykorzystała. No dobra, ona tu już nie pracuje. Ale to znaczy, że Marika wróciła do pubu, jak ja odjechałem taksówką, tak? No na to wygląda. O, stary chłopie, wychodzi na to, że bzyknąłeś zaginioną siostrę swojej żony, tak? Jesteś ostatnią osobą, która widziała ją całą i zdrową. O cholera. Czy ty naprawdę niczego nie pamiętasz? No nie pamiętam, mówiłem ci. No, od kogo dostałeś zdjęcia? Numer mi się nie wyświetla. 50 tysięcy albo twoja żona dostanie te zdjęcia. Właśnie dzwonili z policji. Chyba jednak na poważnie zajęli się tą sprawą. Mam się natychmiast zgłosić na komisariat. Co z Mariką? Nie wiem, ale się boję. Wszystko będzie dobrze. Jeżeli Marice coś się stało, to policja dowie się o zdjęciach i o szantażu. I to będzie koniec. Co ja mam teraz zrobić? Chyba muszę przyznać się Elizie.